Siema, siema, witam, tutaj Kasiek. W dzisiejszym filmie będę chciał Wam opowiedzieć o moim nowym projekcie, o którym wspominałem w wcześniejszych filmach. Uruchomiłem fanowski fanpage gry Overwatch. Nazwa nosi Overwatch Poland. W ogóle będę chciał ten cały fanpage rozwijać w celu informacyjnym. Kiedy na przykład będę streamował, to dam informacje, jeżeli będzie stream z Overwatch. Jak wyjdą jakieś nowe newsy związane z grą, również się pokażą. Na przykład, kiedy będą flagowane konta, to również wrzucę taką informację. Ostatnio odbywała się weekendowa beta, podczas której zostały wysłane zaproszenia do ludzi również oraz były przyznawane stałe dostępy do zamkniętej bety. Jak to wszystko wygląda? A mianowicie, jak jest jakaś fala, to na waszym koncie pojawia się ikonka Overwatch Beta. To znaczy, że macie dostęp i możliwość przetestowania sobie gry. A gdzie wszystkie informacje trzeba sprawdzać, to najlepiej wchodźcie na Twitter. I tam jest Play Overwatch. I właśnie tam na tym Play Overwatch sprawdzajcie sobie, kiedy są jakieś fale. Myślę, że ja tak samo będę na bieżąco wrzucał, jak będzie jakaś fala, więc będziecie wiedzieli również z mojego fanpage'a. Myślę, że te informacje, o których teraz powiedziałem, przydadzą się i zachęcam wszystkich do polubienia mojego nowego fanpage'a Overwatch Poland. W ogóle link będzie poniżej filmu oraz inne linki, czyli do mojego oficjalnego fanpage'a Kasiek, do Twittera, do streama. Również uruchomiłem wtyczkę, żebyście na bieżąco wiedzieli, kiedy jest stream online, czyli jak rusza stream, pojawia Wam się taka informacja. Więc ja się będę powoli z Wami żegnał. Zapraszam do subskrybowania kanału. Dajcie łapkę w górę, jeżeli możecie, dlatego że to poprawia pozycjonowanie filmu, czyli film jest zawsze wyżej. I dlatego też subskrybujcie kanał, bo jak już daję informacje o fanpage'u, to powoli będę brał się i nagrywał tak samo filmy z Overwatch. Będę chciał wrzucać urywki ze streamów, jak gram sam, ze znajomymi, lub informacje o bohaterach, bo to mam tak samo w planach. Jedynie czego nie będę robił, to buildów, z tego względu, że jest jeszcze za wcześnie. To jest zamknięta beta i gra się cały czas zmienia. Więc ja się będę z Wami żegnał i śledźcie kanał, bo będą pojawiały się tak samo filmy z Diablo, z tego względu, że małymi, w sumie dużymi krokami zbliża się patch 2.4, sezon 5. Wszystkie te rzeczy są testowane akurat na PST, czyli na publicznym serwerze testowym. I widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.